Witajcie moi drodzy, dzisiaj w kolejnym odcinku Kawy z Koko, ale tym razem z gościem specjalnym jest po raz kolejny na moim kanale Suzy. Bo my blooperki się lubimy. Bardzo się lubimy, zwłaszcza my się bardzo lubimy. Ale słuchajcie, to nie o tym będzie dzisiejszy temat. Zaprosiłam Magdę, ponieważ uważam, że jest ona jedną z najbardziej pozytywnych osób, jakie znam, wulkanem energii i też myślę, że temat, który dzisiaj poruszymy, będzie dla Ciebie idealny. Dobrze, jestem bardzo ciekawa. Słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie znam pytań, jakie przygotowała dla mnie Koko. Trochę się stresuję i ekscytuję jednocześnie, więc już zaczynajmy. Dobra. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sobie radzić z negatywnymi emocjami. Myślę, że to jest dla Ciebie dobry temat, ponieważ Ty właśnie jesteś taką osobą bardzo pozytywną i może zanim zaczniemy o tych negatywnych emocjach, negatywnych uczuciach, to powiedz mi, co Ty robisz, że jesteś taka zawsze uśmiechnięta, radosna, pełna energii, pozytywna? Czy byłaś taka od zawsze, czy to się zmieniło z czasem, a może jakieś sytuacje w Twoim życiu się pojawiły, że taka się stałaś? Generalnie ja zawsze byłam, jestem i mam nadzieję, że zawsze będę osobą uśmiechniętą. Ja po prostu lubię się uśmiechać. Wyobraźcie sobie, że są takie blogerki, które się nie uśmiechają, bo boją się, że będą miały zmarszczki. Ja wręcz przeciwnie, zawsze bardzo dużo się uśmiecham i boję się tych zmarszczek, ale mimo wszystko tak. Uśmiecham. Wydaje mi się, że zawsze byłam osobą pogodną. A gdy działo się w moim życiu źle, albo bardzo źle, dokonywałam wielkich zmian, takich drastycznych, które wpływały później na mnie bardzo dobrze, pozytywnie. W moim życiu zaczynałam tak wszystko od początku, aż 3 razy. O! Tak, że zostawiłam wszystko, co miałam, wzięłam walizkę i pojechałam. To było pierwszy raz, jak miałam 19 lat po maturze. Nie wiedziałam jeszcze, na jakie chcę iść studia. Wyjechałam na rok do Niemiec. Później musiałam wyjechać z mojego rodzinnego Szczecina, rozstałam się z ówczesnym narzeczonym. To była trauma. Zostawiłam wszystko, wyjechałam do Budapesztu, pracowałam tam 3 lata. To był naprawdę super spędzony czas. Kolejna taka zmiana właśnie, jak skończyła się praca w Budapeszcie, pojechałam do Berlina, a potem do Warszawy. No i jestem już tutaj. I to była też taka dla mnie mega ogromna zmiana. W życiu potrzebne są zmiany, tak, takie drastyczne, bo one ostatecznie, w ostateczności dają dużo dobrego nam, dają taką mocną, dobrą, pozytywną energię do działania i za każdym razem, kiedy zmieniało się to w moim życiu, znowu wracała taka pozytywna aura, ten uśmiech na moją twarz. Dlatego jedną z takich właśnie z takich cech, które sprawiają, że ja jestem pozytywna, nie boję się zmian. Nie boję się zmian zawodowych, prywatnych. No teraz jestem już żoną. Mam małżonka, jestem żoną. Jestem mamą, więc o te zmiany już byłoby mi trudniej, ale pamiętam, że za każdym razem bardzo cieszyłam się i ta pogoda ducha i ta radość do mnie wracała. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Ja wiem, że my wszyscy boimy się zmian w życiu. No właśnie. Ostatnio też poruszałam temat o nieśmiałości. Jest bardzo dużo takich osób, które boją się wyjść z tej swojej strefy komfortu, tkwią zamknięte w tym, co się wokół nich dzieje i przez to też kłębi się w nich mnóstwo tych negatywnych uczuć, tak? Nie są takimi osobami otwartymi, pozytywnymi, prawda? A ty mówisz, że jednak trzeba. Trzeba. I wiecie, jaki na to jest sposób? Znaleźć sobie hobby. Ja też byłam zakompleksioną, nieśmiałą, taką pogubioną nastolatką i to moje hobby może nie było lotne, bo były to... No, zostałam modelką, więc żadne tam high-fi klimaty. No, ale na pewno dużo Ci to dało. Ale to mi tak dużo dało. Stałam się bardziej pewna siebie, a tego mi brakowało. Nauczyłam się pięknie chodzić. Zaczęłam wyjeżdżać do innych krajów, bo ja trochę pracowałam w Niemczech. Byłam też na pokazach w Danii, w Szwecji. To mi tak otworzyło okno na świat. I mnie otworzyło i stałam się pewniejsza siebie. To nie jest naprawdę jakieś super hobby, bycie modelką w wieku lat tam 16-17, bo to były takie czasy, ale rzeczywiście no, dało mi to sporo. Fajnie jest w życiu
właśnie znaleźć sobie takie hobby, które sprawi, że no, uśmiechasz się. Każdy ma. Będziemy szczęśliwi. Tak, tak? Że właśnie to jest powód do uśmiechania się, powód taki, który daje ci takiego energetycznego kopa. I na przykład teraz dla mnie czymś takim jest bieganie. Ja kocham biegać. Słuchajcie, jak ja sobie pobiegam 6-8 kilometrów z dobrą muzyką, bo każdy biega inaczej, jedni w ciszy, inni właśnie z muzyką. Jak sobie pobiegam z taką muzyką, to słuchajcie, mi zupełnie inaczej wygląda później dzień. To nie musi być bieganie, to może być, nie wiem, Nordic Walking, to może być pływanie, to może być jakikolwiek sport. Spacer. Czy nawet spacer, słuchajcie, bo naprawdę zielony kolor w parku to nie ma nic lepszego na oczy i na wasz umysł. Wiecie, ja też już jestem w takim wieku, że przestań. Doceniam, naprawdę mnie już nie cieszy nowa torebka, nowa pomadka. Mnie cieszy fajnie spędzony czas z przyjaciółką na kawie, z dzieckiem, słuchajcie, na placu zabaw, że ja widzę, jak on, moje dziecko też jest takie dosyć nieśmiałe, a teraz otworzył się właśnie. Jest taki, rozrobi się śmielszy, więc mnie cieszy, kiedy on wchodzi w interakcję z innymi dziećmi, świetnie się bawi, uczy się jeździć na rowerze. Mnie teraz cieszą takie rzeczy. W wieku 20 kilku lat, jak gdyby to dla mnie nie było istotne. A teraz, słuchajcie, kawa wypita z przyjaciółką, na przykład w środku tygodnia, no dla mnie to jest fajna sprawa, wow. Możemy sobie poplotkować, czy nawet my, Anita, spotkać się i po prostu tak sobie od serca pogadać. I takie rzeczy sprawiają mi radość. I rzeczywiście pojawia się częściej ten uśmiech na mojej twarzy. Zresztą, no jeszcze jedna rzecz jest też ważna. Ja bardzo kocham to, co robię. Kocham blogowanie, kocham vlogowanie. I rzeczywiście, jak się znajdzie taką pracę fajną. Nie mówię, że moja poprzednia praca, bo ja kiedyś pracowałam w telewizji wiele, wiele lat, była zła, też była super, ale jak gdyby tu mogę robić wszystko po swojemu, mogę sobie nadać tempo. To tempo może być szybsze, mogę więcej publikować, mogę chodzić na różne eventy, mogę testować jeszcze więcej rzeczy, a mogę też podziękować, bo czegoś nie czuję. I to jest super w tej naszej pracy. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, to już wiemy, co sprawia tobie radość i co daje ci ten pęd w codziennym życiu, a co się dzieje w takich sytuacjach, kiedy no jednak masz ten spadek, bo na pewno mam takie sytuacje, kiedy na przykład zdarza się coś, co sprawia, że jednak wybuchasz, że są jednak takie złe te emocje, albo coś cię bardzo zdenerwuje. Jak sobie wtedy z tym radzisz? Czy pozwalasz, żeby te emocje wyszły z ciebie? Czy masz jakiś sposób na to, żeby jednak te emocje stłamsić i dać sobie takie wyciszenie? Ja niestety trochę tłamszę te negatywne emocje i to jest złe. Zawsze słyszałam od wielu osób, że to trzeba wszystko wywalić, wykrzyczeć i wtedy jest absolutnie katarsis i jest ci kilogramy z ciebie. Ja niestety to jakoś staram się stłamsić i staram się jak gdyby przywrócić się znowu do tych pozytywnych emocji, ale słuchajcie, ja mam pana małżonka, męża, który w ogóle nie narzeka, który jest zawsze uśmiechnięty, który dostrzega same pozytywy w życiu. I jak się jest z takim człowiekiem dzień w dzień, który jest uśmiechnięty, który naprawdę nie ma fochów. Mój mąż ma wady i to sporo, ale jedną z zalet właśnie jest to, że nie ma chłopak fochów. To jak gdyby mi nie wypada, wiecie, chodzić i zrzędzić. No. Oczywiście, że ja też mam gorsze momenty w życiu, gdy coś tam nie pójdzie mi, czy zawodowo, bo to nie jest tak, że to jest wszystko jak w bajce, słuchajcie, nie jest. Ale wiecie co, staram się właśnie, albo wtedy idę biegać. I to mi rzeczywiście pomaga, jak sobie w tej głowie zaczynam wtedy układać, przy tej fajnej muzyce sobie zaczynam wszystko układać i ja zupełnie po tych 8 kilometrach inna wracam. Czasami zdarza mi się pokrzyczeć, ale naprawdę to jest nie w moim stylu. Czyli nie masz takich momentów takiej agresji wybuchowej? Nie, właśnie nie mam. Moja mama taka była zawsze, strasznie mocno krzyczała na tatę i ja tak stałam z boku i zawsze sobie myślałam, nie, ja taka nie chcę być. Moja mama jest taka właśnie impulsywna, taka co myśli to od razu wykrzyczy, powie. Ja jestem takim jej przeciwieństwem. No i tak już mam, że raczej to trzymam w sobie, ale wcale wam tego nie polecam, bo wydaje mi się, że czasami właśnie lepiej tak po włosku,
Jak ty to masz ze swoim ukochanym? Chociaż powiem ci, że czasami to też nie jest dobre. Rzeczywiście u mnie jest tak. Wiele osób, które mnie ogląda, bardzo często mówi, że jestem taką osobą spokojną, że się wypowiadam spokojnie, że aż za spokojnie i tak dalej. Ale w życiu takim normalnym nie zawsze tak jest właśnie. I ja mam mężczyznę, który jest bardzo wybuchowy, jest taką bombą energii. I to też nie jest do końca dobre, bo kiedy jest jakiś problem, jest jakaś kłótnia, to ta energia też z niego wychodzi, ten podniesiony głos, krzyk i tak dalej. I ja kiedyś, jeszcze jak byłam młodsza, reagowałam podobnie jak on, czyli krzykiem na krzyk. I to nie dawało żadnego wyjścia. Teraz staram się poczekać, niech on się wykrzyczy, niech on sobie wygada, niech sobie pochodzi po domu i ponarzeka, aż się uspokoi i wtedy zaczniemy rozmowę. Super. Chociaż we mnie wiesz co jest, tak wszystko się ściska i najpewniej to też bym wykrzyczała, nawrzeszczała, ale wiem, że to nic nie da, bo ja z siebie będę wyrzucać, on z siebie będzie wyrzucał i nie dojdziemy do żadnego porozumienia, więc mimo wszystko musi być to jedna osoba, która tak jakby wyciszy całą tę sytuację, ale mam czasami też tak, nie jest to związane oczywiście z Maksem, że wybucham. Wiesz, ja w ogóle mam taki charakter typowego byka. Takiego zodiakalnego byka. U mnie to wygląda tak. Ja to kumuluję te emocje. Czyli wiesz, nóżka, kopytko, tak? Kumuluję. To już wiesz, już się po prostu z nosa mi wychodzi, wiesz, para i tak dalej. Aż w pewnym momencie dochodzi do ataku. Ja już po prostu nie wytrzymuję i wybucham. Tylko że wtedy jak wybucham, to już nie jest dobre. To już po prostu nie jest dobre, bo wtedy jednak te rogi się pojawiają, tak, i wychodzi po prostu całe to zło. Ja staram się mimo wszystko, i to myślę, że też przychodzi z wiekiem, i myślę, że też możesz to potwierdzić, że kiedyś, jak byłyśmy młodsze, bardziej impulsywnie reagowałyśmy na pewne sytuacje, teraz staramy się mimo wszystko jednak je przetłumaczyć. Uspokoić się, pomyśleć, ty masz swój sposób na to, że idziesz biegać, wtedy się wyciszysz, pomyślisz co i jak. Ja mam taki sposób, że zamykam się w łazience, biorę 5 głębokich wdechów, czekam aż sama się uspokoję, wychodzę z łazienki i wtedy zaczynam spokojnie reagować. To jest na przykład taki mój sposób na te negatywne emocje. Nie zawsze się to udaje, czasami jest też płacz, czasami są też łzy, no ale to też jest dobre, tak? Żeby mimo wszystko jednak może nie wykrzyczeć się, ale wypłakać. Pozwolić tym emocjom wyjść. Łzy są dobre, ja zawsze mówię, trzeba płakać. Jeżeli nagromadzi się dużo, dużo tych emocji, tak, to ja sobie popłaczę tak konkretnie, właśnie jeszcze przy dobrej muzyce, którą lubię, albo właśnie jakiejś takiej melancholijnej, wypłaczę i jestem nowa ja. To jest bardzo dobre i nie trzeba się wstydzić łez. Ja też tak uważam. A ja mam, Anita, takie pytanie jeszcze. A to nie ja miałam, przepraszam, zadawać pytania. Jedno pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi, czy w waszym długim dosyć już związku zdarzyło się kiedyś, że któryś z was rzucało talerzami? Tak. A które? A jak myślisz? Massimo? No. Tak po włosku? No. Może to nie był konkretnie talerz. Okej. No, ale leciały przed nami. Leciały, tak? Tak. Był nawet taki moment, że mało co nie wyleciał telewizor. Ale powiedz mi, jemu zawsze ulżyło po tym, jak sobie tak rzucił? Wiesz co? Później trzeba było pięć do sklepu pokupki, bo nie było w czym pić. Wiesz co, powiem ci tak. Na samym początku naszej znajomości było nam bardzo ciężko do siebie dotrzeć. Ja kiedyś nawet tutaj opowiadałam na kanale o tym, że ja jestem takim, byłam takim agresorem i on też. Ale musieliśmy się w pewnych sytuacjach dotrzeć i stwierdziliśmy, że jeżeli nie dojdziemy do jakiegoś kompromisu i każdy z nas będzie taki agresywny i nerwowa, to my nie zajdziemy nigdzie. I chyba bardziej świadomym i takim odpowiedzialnym za te wszystkie czyny człowiekiem w tym naszym związku byłam ja, bo jednak ja stwierdziłam, że zwolnię. Ale rzeczywiście jest też tak, że on sobie pokrzyczy, pogada. Czasami to trwa cały dzień. Tak jak baba, wiesz, że on chodzi po domu i gada, i gada, i narzeka. Zdarza się tak. Czasami jest tak, że on po prostu wykrzyczy się i się uspokaja. Nie wiem, od czego to zależy. Ale rzeczywiście jest też tak, że kumuluje w sobie pewne emocje i trwa to dłużej. I wtedy widzę po nim, że on się męczy. Na początku zaczyna się właśnie taka, od takiej agresji, tego krzyku, podniesionego głosu.
jak to było. Oczywiście nigdy nie doszło do rękoczynów, to też muszę zaznaczyć, nigdy to się absolutnie nie zdarzyło. Natomiast jeżeli coś ma pod ręką, to zdarzy mu się to rzucić, ale to musi być naprawdę bardzo, bardzo zdenerwowane, żeby to rzucić. Potem siedzi, to składa. Żałuję, że rzeczywiście tak się stało. Ale jest też duży minus tego, że bardzo ciężko przychodzi mu słowo przepraszam powiedzieć. Mm-hmm. Widać po nim, że żałuje. Ale ciekawe, czy to tak w ogóle Włochom ciężko przychodzi? Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest związane z Włochami, czy to jest związane z tym, że jest mężczyzną. Mężczyźnie ciężej przyznać się do błędu, tego nie wiem. Na pewno my kobiety potrafimy szybciej wyciągnąć rękę, tak? Na zgodę. Tak. Też pewne sytuacje uspokoić. No, ale jednak te emocje to nie jest dobre rozwiązanie. Ja uważam, że kiedy pojawiają się złe emocje, właśnie takie negatywne emocje, starajmy się zawsze znaleźć problem tych emocji, skąd ona się wzięła, żeby dotrzeć do źródła i spróbować u źródła znaleźć rozwiązanie, tak? Bo skoro biorą się złe emocje, to coś jest nie tak. Albo w nas samych, albo w pewnych sytuacjach, albo pojawia się jakiś problem. I życie jest od tego, żeby te problemy rozwiązywać i te różne sytuacje, bo nie chodzi o to, żeby przez całe życie być osobą negatywną, tylko trzeba z tego życia korzystać i ty o tym wiesz najlepiej, tak? Trzeba z niego korzystać, wyciągać z niego jak najwięcej, brać to, co nam daje i zabierać jeszcze więcej, tak? Jeżeli pojawiają się negatywne emocje, to w nas samych to wszystko tak jakby dochodzi ten smutek, dochodzi ta agresja, taka bezradność. Nie wiemy, co robić. Czasami szukamy pomocy u innych osób, a często się też poddajemy, tak? Nie idziemy gdzieś dalej, nie staramy się o tym rozmawiać, nie szukamy właśnie rozwiązania, tylko ten problem jest i on tak idzie, tak. Aż wchodzimy w depresję i to idzie po prostu dalej, tak? A tak nie powinno to wyglądać, bo wszystko zależy od tego, jakich mamy ludzi wokół siebie, z kim się spotykamy, to jest też bardzo kto ważne. Nam daje tą dobrą, pozytywną energię, prawda? Tak. Co robimy w życiu, jak to robimy, czy się spełniamy, czy nie, czy korzystamy, czy nie, jak podchodzimy do życia, do naszej pracy, do naszych pasji, czy mamy te pasje, to wszystko wpływa na to, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi emocjami złymi, czy nie. Tak. Dobór ludzi wokół jest bardzo ważny. Ja w swoim życiu 3 razy się pomyliłam. Co do koleżanek, które myślałam, że będą bliskimi. I bardzo, bardzo było mi ciężko się też odciąć od niej, bo to było czy zawodowo, czy prywatnie byłyśmy jakoś tam związane. Ale bardzo dużo energii straciłam na te 3 osoby. I to mnie teraz, w tym momencie, doprowadziło do takiego właśnie momentu, że ja bardzo uważam. Ten krąg osób bardzo mi bliskich jest mega wąski i mi jest dobrze. Jak gdyby nie potrzebuję kolejnych osób, które będą tak bardzo jak gdyby blisko mnie, którym tak bardzo będę się zwierzać. Ja mam jedną przyjaciółkę, mam jedną drugą przyjaciółkę w Warszawie i tak naprawdę mi to wystarczy. Mam jedną fajną sąsiadkę. Świetnie. I tak, podglądam na twoje Insta story właśnie a propos sąsiadek. Kto ci tam podrzuciło jakiś nowy gadżet? Tak, bo mam taką sąsiadkę Sylwia, która świetnie gotuje, jest właśnie taka bardzo świetnie się spełnia zawodowo też, ale świetnie też w roli gospodyni domowej. I ona zawsze, mało tego, ostatnio dała mi taki pyszny przepis na sałatkę z takim super ekstra sosem, że była moja teściowa. Jestem niegotująca, średnio słabo. I zrobiłam tę sałatkę i teściowa do mnie zadzwoniła. No Madziu, podaj mi przepis na ten sos do tej sałatki. Więc wiesz, więc mam taką fajną, sprawdzoną sąsiadkę. I jak gdyby z bliskich mi osób, te 3 osoby mi absolutnie wystarczają. No i mam jeszcze Karolę, znasz moją Karolę fotografkę? No znam ją z twoich filmów, tak? Ale nigdy nie poznałaś. Ojej, musimy się koniecznie poznać, może przy okazji jakiegoś eventu. Kiedy będziemy razem. A może nagramy film z Karolą? A może tak. O. Tak, Karola będzie. Karola jest zazwyczaj u mnie za kamery i coś komentuje, ale jak komentuje, to dosyć trafnie. Jest ona wprawdzie młodsza, ale to jest, wiesz, też takie świeże spojrzenie na świat. Bardzo dobrze. No dobra. Otaczajmy się dobrymi ludźmi. Właśnie. To jest mega, mega ważne i wpływa na nas, na naszą energię, na naszą pogodę ducha, na nasz uśmiech. Czyli tak, podsumujmy. Tak. Żeby sobie poradzić z tymi negatywnymi emocjami, to tak, ludzie. Ludzie.
fajni ludzie wokół, jeśli ktoś was męczy, po prostu nie musicie z tym kimś spędzać czasu, rozwiązywać jego problemów. Po prostu pozytywna umiemy. Energia od innych ludzi to jest bardzo ważna sprawa. Tak. Fajnie mieć fajnego męża. O właśnie. W sensie nie fachmistrza. No dobra, trzecia. Pasje. Znaleźć sobie dobrą pasję, dobre hobby, takie, które będzie nam bliskie, z którego będziemy czerpać właśnie dobrą energię, które będzie właśnie nas tak pozytywnie nastrajało do życia. Czy coś byś jeszcze dodała? Czy coś bym jeszcze dodała? Aha. No dam jeszcze coś, a co? No pewnie. Od czasu do czasu jakiś taki sobie zrobić mały prezent, to nie zaszkodzi. A, to jest bardzo dobre. Perfumy, czy jakaś pomadka. Podobno czekolada zawsze wybacza. Czekolada, tak, absolutnie. Więc taki mały grzeszek, szczególnie jak się tutaj jesień zbliża, czasami warto sobie pozwolić, to też daje uśmiech. Ja bym jeszcze tutaj tylko dodała, że pamiętajcie o tym, że jeżeli pojawiają się złe emocje, starajcie się rozmawiać z bliskimi osobami. Warto rozmawiać! Tak, gdzie jest problem, co się dzieje w waszym życiu, szukajcie pomocy, nie bójcie się tej pomocy. Absolutnie od bliskich, szukajcie, starajcie się rozmawiać i to też jest bardzo ważna kwestia. Tak. No dobra, kochana, dziękuję Ci bardzo. Co prawda poszło w obie strony, ale myślę, że filmik Wam się podobał. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kanał Suzy, bo tam również kolejny nasz filmik. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa! A czym dzisiaj pachniesz, bo tak ładnie pachniesz? A jak myślisz? DKNY? Nie. Ten nasz zapach? Ten, co miałyśmy razem? Nie. Taki sam? Corsem. Ach, Corsem, no przecież Italiano, style of course. Italiano, Michael Corsem. Chciałam powiedzieć, że to pójdzie na bloopersy.